Dzień dobry. Dzisiaj gościem Sterniczek jest pani dr Elżbieta Janicka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, historyczka literatury i fotografka, autorka takiej znanej książki jak Festung Warszał, ale już ją odkładam, bo nie będziemy o tym rozmawiać, chociaż jakoś w pobliżu. I autorka książki, która się właśnie ukazała pod tytułem Przemoc filosemicka, z pod tytułem Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000 i współautorem książki jest dr Tomasz Żukowski z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Najpierw chciałem spytać o proces, który profesor Jan Grabowski, znany polski badacz Holokaustu, wytoczył jednemu ze współwłaścicieli frondy.pl Tadeuszowi G., bo właśnie wróciła pani z tego procesu i on się zakończył. Zakończył się wyrokiem skazującym. Proces dotyczył artykułu opublikowanego na portalu fronda.pl. Artykuł, który zarzucał Janowi Grabowskiemu sprzedajność, a konkretnie to, że działał w niemieckim interesie. Za niemieckie pieniądze. W interesie zdjęcia odpowiedzialności za Holokaust. To znaczy Niemcy zapłacili Grabowskiemu, żeby napisał historię, wybielając Niemców i obciążając Polaków. Tak jest. Książka była przyrównana do ekskrementów, a do autora książki Jana Grabowskiego zostało skierowane hitlerowskie pozdrowienie, które... Jest nawet w tytule. Jest w tytule i to trzykrotnie z jego personaliami. Pozdrowienie, które się kierowało do członków NSDAP. No i trzy razy na zdjęciu występuje Goebbels. Tak, zilustrowane. Wyrok nie jest prawomocny. Nie jest prawomocny. Ale Tadeusz G. został skazany na 3 miesiące ograniczenia wolności, która ma polegać na tym, że ma 20 godzin tygodniowo pracować. To znaczy, to są osobne sprawy. Pełnomocnik oskarżyciela, czyli profesora Grabowskiego, proponował, żeby współwłaściciel frondy pracował na cmentarzu żydowskim. Na cmentarzu żydowskim. Ma również wpłacić 3000 zł na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Wyrok jest obiecujący. Sąd odniósł się też do szerszego kontekstu, do zasad współżycia społecznego oraz do kwestii historycznych, to znaczy do rodzaju tych inwektyw, które tutaj padły, czyli hitleryzm nadal jest taką okolicznością, czy w ogóle takim zjawiskiem, które relatywizacji nie podlega. A wiemy, że bardzo różnie się i fronda w tym zakresie zajmuje i też w różnym kierunku idzie polityka historyczna właśnie, i państw tego, bałtyckich. I chciałem przypomnieć, że... I Węgier. I... Bo się spotkaliśmy na poprzedniej rozprawie 2 tygodnie temu, kiedy mowy przedstawiciele końcowe. Wygłaszali mowy końcowe. I ja spytałem, jak pani obstawia, jaki może być ten wyrok. I pani powiedziała wtedy, że jest bardzo ciekawa, dlatego że proces się rozpoczynał w Polsce, kiedy jeszcze za mordowanie Żydów, na przykład w Jedwabnem i w Kielcach, byli odpowiedzialni Polacy, ale to już jest wersja nieaktualna. Tak, nieaktualna, to znaczy rzeczywiście najwyższe władze państwowe zdecydowały się na lansowanie po prostu negacjonizmu, tak? Czyli zanegowały bardzo jasno expressis verbis, nie w sposób jakiś aluzyjny, tylko mówiąc dokładnie, jakich zbrodni rzecz dotyczy, a dotyczy to zbrodni emblematycznych, tak? Bo nie chodzi tylko konkretnie o Jedwabne i konkretnie o Kielce, tylko o całą sferę zjawisk, w ogóle takich przypadków, jak Jedwabne było kilkadziesiąt, ale Jedwabne jest takim emblematem w ogóle wszystkiego, całego stosunku grupy większościowej i większościowych postaw i zachowań względem Żydów w czasie okupacji, no a Kielce są symbolem znowu tej przemocy antysemickiej i fali takich pogromów czy mordów, która po wojnie się przetoczyła przez Polskę. Ale ta fala negacjonizmu nie dotarła do sądu. No właśnie, nie dotarła do sądu w Warszawie. Jeszcze, jak chodzi o stan prawny, jeszcze jesteśmy w starej rzeczywistości nadal. To znaczy ten przepis prawny, który jest szykowany, ma dotyczyć osób, które publicznie pomawiają naród polski wielkimi literami o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie
komunistyczne lub nazistowskie. Przepraszam, a mogę spytać, co Pani sobie tutaj te kartki tak porozkładała? Przygotowałam sobie historię tego przepisu, ponieważ on już raz został wprowadzony do kodeksu karnego w Polsce. Przepisu tego, który ma karać za pomawianie narodu polskiego. 3 latami pozbawienia wolności. I teraz bardzo ciekawa i ważna jest, wydaje mi się, historia tego przepisu, który został już uchwalony, ale też ma swoją historię przedwojenną, ponieważ w ogóle wynalazcami tego narzędzia były faszystowskie Włochy. I Polska przyjęła tego typu zapis w roku 1932. Też były 3 lata? To były też 3 lata, tak. Ten przepis był elementem kodeksu karnego, ale kodeksu, który został wprowadzony dekretem prezydenta Mościckiego i ponieważ poprzednio obowiązywały rozmaite prawodawstwa zaborcze, więc to był taki bardzo potrzebny gest jakby ujednolicenia prawodawstwa. Natomiast wprowadzał to dekret prezydenta i było to po pierwszych wyrokach w procesie Brzeskim. Czyli to już była taka rzeczywiście taki środek wprowadzany przez państwo autorytarne i de facto było to narzędzie kierowane głównie przeciwko działaczom mniejszości narodowych. I co ciekawe, ten przepis został po wojnie też utrzymany, tylko to już było 10 lat. Z tym, że oczywiście, ponieważ był ośmieszający, no to był stosowany na przykład w roku 68 wobec Antoniego Zambrowskiego w związku z szerzonym przez niego rzekomo nihilizmem narodowym i no, w ramach jeszcze pomarcowych antysemickich represji. Po 89 roku była taka próżnia, jeśli chodzi o tę sferę. Natomiast taki przepis uchwalono jesienią 2006 roku, czyli to były pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości razem z Samoobroną i LPR-em i Ligą Polskich Rodzin. To była inicjatywa Ligi Polskich Rodzin, wsparta przez Samoobronę i PiS wówczas. Ten przepis zaczął obowiązywać wiosną 2007 roku. On był częścią kodeksu karnego. Był to przepis szykowany na Grossa, tak? To był taki antygrossowy przepis. Prokuratura w Krakowie wszczęła w istocie postępowanie i w tym momencie wkroczył Trybunał Konstytucyjny, do którego wystąpił wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich, zaskarżając ten przepis. I Trybunał orzekł o niezgodności artykułu 132a kodeksu karnego z konstytucją, ale na podstawie uchybień formalnych na etapie legislacji. Mhm. I dlatego teraz PiS może do tego wrócić? Po pierwsze, dlatego PiS może do tego wrócić, a po drugie, to też tłumaczy, dlaczego swoje pierwsze kroki PiS skierował przeciwko takim instytucjom jak Trybunał Konstytucyjny czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Bo to są te instytucje właśnie, które mogą blokować coś, co wtedy Witold Kulesza nazwał patologią prawa. Pomówienie w języku prawnym to jest, niekoniecznie dotyczy kłamstwa. To znaczy można pomówić o rzecz fałszywą, ale równie dobrze można pomówić o rzecz prawdziwą. No i ten przepis oczywiście ma niesłychanie doniosłe konsekwencje dla badań naukowych, dla zarówno samych badań nad stanem faktycznym, jak i bardziej nawet jeszcze nad podejściem rozumiejącym, czyli nad analizą, nad krytyką, nad dociekaniem przyczyn i nad zwracaniem uwagi na przykład źródła przemocy i zbrodni i wykluczenia, które tkwią w kulturze na przykład, czyli prawda, się odwołują do jakichś ogólniejszego kontekstu i bardziej trwałych mechanizmów. Czyli może powodować taką autocenzurę? No całkowicie. Całkowitą. Całkowitą, znaczy autocenzurę przede wszystkim, a w drugiej kolejności penalizację po prostu badań naukowych.